Dokładnie tak jak mówisz. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Berliet, a to jest pierwszy odcinek z gry Warhammer 3. Total War? Chyba tak, albo Total War Warhammer 3. Zależy z której strony czytamy. I będzie to pierwszy odcinek z tej serii, którą zapowiadałem na karcie społeczności, czyli odcinek z kampanii Itza i jego rokiem w Lustri, gdzie to wykonanie mamy cel zniszczyć te cztery frakcje i przejąć lub ograbić lub zniszczyć lub złupić następującą liczbę różnych osad. Itza na szczęście jest bogata, znaczy Lustria jest bogata w prowincję, także to nie będzie problemem. Musimy zniszczyć klan Pestilence, co będzie chyba naszym... Przepraszam, nie. Bladzi Nurslingowie będą naszym pierwszym celem. Krwawi Strażnicy będą znacznie później. Morowy Sąd również, czyli będzie... Najpierw zajmiemy się Nurglem. Później zajmiemy się deratyzacją Lustri. A ostatecznie wypędzimy demony chaosu. Taki jest plan. Czy się powiedzie? Nie mam pojęcia. Na pewno będę próbował. Musimy znaleźć odpowiednie badania, które nam... No właśnie, tutaj są. Tempo badań, to jest to, co potrzebujemy. Tempo badań plus rozwój. Weźmiemy to pierwsze. No i cóż, na start... Na start wsadzimy sobie Lorda Kroaka tutaj i rozpoczniemy rekrutację chyba. Po dwa poproszę. I jedną turę spędzimy w rekrutowaniu. Szybko palni złota. Ja to wezmę. I módlmy się, żeby... Reszta frakcji była pasywna. Pierwsza tura za nami. Jeśli chodzi o paczkę modów, to jeśli będziecie zainteresowani, no to napiszcie w komentarzach, a będę umieszczał nazwy wszystkich modów w opisie. Jest ich niewiele, zaledwie 16. Jak widzieliście, część z nich niestety jest po angielsku, ale to chyba nie jest problem. W głównej mierze są to mody, które dodają masę kontentu i troszeczkę rebalansują rozgrywkę. Tak jak pisałem, dzięki temu, dzięki Entliczkowi i jego modom, rozniecił się na ponownie, rozświetlił się płomień mojej pasji do tej gry. Wystarczy tego czekania. Myślę, że 14 jednostek w armii wystarczy, żeby dać nam pewne zwycięstwo. Także pozbywamy się tego Nurglinga. Oczywiście nie będę grał w bitwy, w których nie muszę. Bo i po co? Po co rozgrywać wygrane bitwy, no? Powiedzcie mi. Szkoda mojego i waszego czasu. Damy sobie w rozwój, żeby jak najszybciej IC rozwinąć. Czy ja już chcę iść w Bastilodony? To jest dobre pytanie. Na pewno to wybuduję gdzieś pobocznie. To na pewno w te latające potwory raczej... raczej się nie będę. Na końcu są karnozaury, więc w sumie mógłbym w Bastilodony iść. Jakby nie są to jakieś super, ale będą jakieś. Czy pieniądze? Nie, pieniądze nie. Na razie zarobek jest jakikolwiek, więc weźmiemy to. W razie czego będą potwory, a potwory, biorąc pod uwagę, że zaraz chcemy iść na szczury, no to potwory są jak najbardziej na miejscu. Trzeba przydzielić umiejętności. Oczywiście weźmiemy najpierw niebieskie drzewko jak najszybciej, żeby je skończyć. Tylko kurczę, nie wiem dokładnie co, więc chyba weźmiemy antyspaczenie, żeby to jak najszybciej szło. Tutaj oczywiście wybawienie i co? Najpotężniejszy czar moim zdaniem wśród jaszczuroludzi. No i druga tura z głowy. Zauważyłem, że w tej paczce modów bardzo szybko frakcje się eliminują i powiem wam, że to jest naprawdę takie dużo bardziej nieprzewidywalne, dużo bardziej mi to przypomina takie coś, co twórcy sami nazwali, że Imperia Nieśmiertelnych to jest coś w rodzaju Battle Royale, każdy na każdego.
I teraz to odczuwam. Teraz, kiedy mam te wszystkie mody, to odczuwam, że jest to faktycznie Battle Royale. Zrobiłem błąd, że nie rekrutowałem, ale też nie miałem pieniędzy. Czy to jest takie Battle Royale? Bo ile razy bym nie grał, tyle razy się troszeczkę coś zawsze inaczej wydarzy. No niestety, no jeśli chodzi o pieniądze, to nie mamy ich za wiele, bo nasz budynek od pieniędzy się dopiero buduje. Trzeba będzie go ulepszyć. Trudne i żmudne początki. Miejmy nadzieję, że to przeżyjemy. Do walki ze szczurami chciałbym już mieć zrekrutowaną pełną armię. Tego bym sobie życzył. Wielki, niechlujny, nieczysty. Gdzieś się tam rusza. Mam nadzieję, że go... Nie no, nie złapię go raczej w garnizon, więc on sobie gdzieś pójdzie. No cóż. Będziemy musieli go gonić, żeby skończyć tą wojnę. Na osadę spada zaraza. No dopóki Nergla nie wyeliminujemy, to ta zaraza będzie w kółko spadać. Oczywiście automat, no bo jak inaczej. I oczywiście w rozwój. Wszystko w rozwój. Metanion smrodliwy. Ile ty masz, powiedz mi? A ty masz tutaj jeszcze prowincję jedną. No, a to myślę, że moi bracia sobie tam pójdą. Na razie nie będziemy żadnych traktatów podpisywać, bo chciałbym się zbratać z tym, co tutaj siedzi. Nieprzydzielone umiejętności. W sumie to nie. W sumie to trzeba się zrekrutować. Mamy Bastilodona. Arką Soteka. Ale czy mnie stać na utrzymanie go? Się okaże, nie? Kohortę skinków mogę wyrzucić. Wy jesteście bez tarczy, więc mogę was również wyrzucić. W następnej turze dołożymy rekrutowanie kolejnych Saurusów. No chwilę sobie posiedzimy. Mam nadzieję, że nie jest to błąd. Na pewno dwie tury jeszcze posiedzimy. Musimy. Bo mu potrzebuję... Potrzebuję się rozwinąć armiowo. Oczywiście rozwój. Nie jest to tak mocny rozwój, jak mógłby być, no bo jest początek kampanii, nie mamy tych wszystkich postawionych specjalnych budynków na piątym poziomie. Ale do tego chyba nie dotrzemy. Ciekawe, czy w ogóle w tej kampanii dam radę wybudować piąty poziom. Jeszcze nie wiem, jak to się pociągnie wszystko, w którą stronę. Więc no, może się okazać, że szybko wykonam krótką kampanię, a wtedy sobie dołożę taki poboczny objektyw, zależy jak będzie szło. Na przykład zunifikowanie lustri, czy coś takiego. Jeszcze nie mówię, że to się po prostu musi kończyć tym... Przepraszam, jakie to było? Weź następującą liczbę jeńców. O, to się może nie udać. Czy potrzebuję na wielkich przeciwników? Szczerze, nie wiem, czy nie wziąć sobie kilka dzikich zimnokrwistych tylko po to, by móc harasować tych strzelców. Tak zrobimy. Dzikich zimnokrwistych i najwyżej podejdziemy tutaj na krawędź, bo i tak chyba nie dojdę do Oksl na jedną turę. No, pewnie zauważyliście. Mam czwarty poziom osady, tych mniejszych. Dużo ciekawych modów tutaj jest. No i plan jest taki... Znaczy szkoda, że Nurgle nie jest wyeliminowany. Plan Pestilence jest silniejszy od nas, co mnie troszeczkę przeraża. A być może jest to spowodowane tym, że ma po prostu więcej armii, a niekoniecznie lepsze armie. Okej, on chce umrzeć, nie ma problemu. Akurat będę miał skończoną turę. Proszę nie krzyczeć.
Tanion, czy jesteś w moim zasięgu, powiedz mi. Oczywiście, że najlepszą obroną jest atak. Strażnicy Shetty się wywalili. Badanie zakończone. Robimy drugie badanie, żeby przyspieszyć sobie tempo researchu, badań. I chyba jest w zasięgu. No i podejrzewałem. Typowy Total War. Typowy Total War. Weźmy sobie jeszcze tak. Raz i raz. I to jest pełna armia. Czy ja chcę inwestować w gospodarkę? Chcę, bo nic nie zarabiam. Ale muszę też to zbudować, żeby mieć tablicę wojny. To są problemy. Ale na razie to. Najwyżej tablicę postawimy później. Na razie potrzebuję pieniędzy. Niestety ten Nergul, dopóki będzie miał tą jedną prowincję, on się tu będzie kręcił. I to jest problem. Bardzo bym chciał, żeby... No właśnie. O tym mówię. Dlatego nienawidzę Lustri. Jakby... Uwielbiam frakcje, które tutaj są, bo... Gorrok jest moim ulubionym jaszczur-ludziem. Lubię Luthora Harkona, który startuje na północnym wschodzie Lustri. Markus Wolfhard też jest niczego sobie. No, ale później macie takie... uganianie się za tymi szczurami, za tym nerglem. To się kończy po prostu taką frustracją. I będę musiał za niedługo robić drugą armię, no, po prostu, która będzie, tak powiem, sprzątać. Sprzątać po Gorroku. No gdzie smrodliwy pójdzie? Znaczy najprzyjemniej byłoby, jakby się po prostu rozbił o któryś z moich miast. Że on po prostu chce iść do swojej prowincji, żeby się rekrutować, tak zakładam. Tylko nie mógł, no bo w Kwec się stał. No właśnie. On prawdopodobnie tylko plądruje dla samego faktu plądrowania, ale będzie chciał iść do swojej prowincji, żeby móc się rekrutować. Co jest mi na rękę? Niech po prostu stąd znika. Moje osady wyzdrowiały i mam nadzieję, że wyzdrowieją już do końca. Żadna zaraza na nich nie spadnie. No i pamiętać, że mamy złupić tę osadę, żeby nie zrobić błędu, żeby jak najszybciej maczugę dostać. No to siła 5? Trochę groźnie. No ale z kim mam się bić, jak nie z nim? Pyrrusowe zwycięstwo. Jak wygląda mapa? Mapa to miasto, być może dlatego jest pyrrusowe zwycięstwo. Porność na ostrzał. Damy jemu. No nic, kontynuujemy oblężenie. Troszkę się boję, bo nie wiem skąd może przyjść Skrolk. On może przyjść zewsząd. Skrolk może przyjść zewsząd i wtedy będzie źle. Garnizony również zostały poprawione. Bo normalnie taka armia by sobie... Po prostu zostały porwione. Zostały zmodyfikowane. No popatrzcie. Zimnokrwiści chcą mi umrzeć. Pozwolę sobie zasejw skamować, bo w końcu mamy się bawić. Więc to będzie nasza pierwsza bitwa. Jeśli tylko będę mógł zebrać ich w jedno miejsce, związać walką i używać magii Lorda Croaka, to nie jest trudne. Mamy też dużo tych. Mamy dużo potworów. Tak długo jak nie będę głupio wysyłał na halabardników, to nie powinno skończyć się źle. Czy ja chcę się bronić wrogu? No mam przeważające siły wroga. Udałoby się.
Oni nie mieli żadnych potworów, wydaje mi się, więc jest okej. O, ale mamy beznadziejną magię. Udało ci się skupić więcej magii, no i dobrze. Zawsze coś. Niech potworki siedzą. A my się tu ustawimy. Im mniejsza linia, tym lepiej. Ponieważ mam bardzo obszarową magię. Tak, ty leczysz, ty co robisz? Wiry rzucasz, no i dobrze. No mam dużo czarów obszarowych, także to się może udać. Przyspieszmy to, bo nie ma co czekać. No halo, ale to ty wyszedłeś na mnie, to do czego ty tu nie idziesz? A idzie. Bardzo niemądrze. Wysyłać na Goroka. Ale jak lubią, no to przecież nie będę im przeszkadzał. Posłańcy nocy. To są właśnie ci, na których chciałbym mieć zimnokrwistych. Bo to są strzelcy. Są posłańcy śmierci. Dobra. Nasze raptorki wybiegną. No naprawdę na potwory? To już naprawdę nie mają na co rzucać. Ach, zimnokrwiste się bardzo szybko rozprawiają ze szczurkami. Cieszę się, że wysłał je na śmierć. Wpadły w furię. Dobra, pomóżmy im. No naprawdę? Ale w sumie dobrze, niech zużywa. Straciłem niestety kontrolę. Dobra, można ich wycofać. Bo troszkę obrywają. Nie mogę tutaj ich związać walką niestety, chociaż może się teraz uda. Dobra, są związani walką. Tu się coś popsuło, ale to trudno. O! Czarownicy. Albo to jest umiejętność jakaś ich, której ja nie znam. Dobrze, główna armia idzie. Złapcie ich tutaj. Dzikie zimnokrwiste ją posypały. Dlatego nie chciałem za bardzo skupiać armii. O, dobrze, ci te szczury się posypały, bardzo dobrze. A, bo to jest od niego. Wybuch, dobrze. Dobrze wiedzieć na przyszłość, że to jest od niego wybuch. Przynajmniej go gonią. No kamykami raczej tych bastledonów nie załatwią, tak mam nadzieję. To jest oddział zimnokrwistych. No dopiero teraz idą włócznicy.
No chyba trzeba iść do przodu. Bo jednak bitwa się tam rozegra. Czy mogę na siebie rzucić? Wojownicy klan bracia. No, bitwa się tutaj ewidentnie rozegra. No, mają czarownika. Znaczy inżyniera. Dobrze wiedzieć. No, Mundi, przydałbyś się tutaj. To jest idealny cel dla ciebie. Lepszego nie będzie. Zresztą to nie jest Mundi, to jest Kroak. Mazda Mundi jest gdzie indziej, troszkę na północ. Bardzo ładnie. Już tylko 47 śmierci. Walimy teraz tutaj. Może być. Spróbujcie ich odganiać. Plus jest taki, że szczury to akurat nie mają żadnej... Dobra, jest przywódca. Plus jest taki, że szczury nie mają żadnej dyscypliny, absolutnie. Aha, mamy kolejny czar. Nie może na siebie? Czyli arki nie mogą siebie nawzajem leczyć. Dobrze wiedzieć. To znaczy, siebie nawzajem pewnie mogą. Ale nie mogą leczyć siebie. Po prostu. Zróbmy tu lekkie blokowanie obrażeń. I rozpędźmy te szczury stąd. No. Piękny strzał. 116 padło. Wtedy Kroak lekko obrywa. No, szczury nie słyną z dyscypliny, ale mają inną denerwującą cechę. Czyli to, że co chwilę się wracają. To jest ten moment, w którym by mi się moje zimne krwisty przydały. Może ich złapią. Jak ich złapią, to wtedy ci ich złapią. Zajmijcie się tym. Dobrze, tutaj armia, znaczy oddział się posłańców nocy wysypie. To teraz niech zimne krwiści zwiążą walką ten oddział. No to są właśnie szczury. Do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. Takie wymęczające strasznie, ale... Ale chyba damy radę. Halo, tu wódz idzie. Broń swojego wysuszonego kumpla. Przywal w niego wszystkiego, co masz. Magia, widzę, już się skończyła. Tutaj się znowu front otwiera. Mazda, może Mazda Mundi. Czemu ja go Mazda Mundi nazywam? Możecie iść tutaj.
Niech ci gonią, bo to tak... I tak wiele z tego nie wyniknie chyba. Tutaj weszła masa. Proszę go zabić. Jak najszybciej. No niestety jesteś chyba od niego wolniejszy, prawda? No zdecydowanie, więc... Zajmij się tym spacz inżynierem, który nas tutaj bombarduje. No właśnie. Na zawołanie, proszę państwa, na zawołanie. Oj, oj, oj. Te szczury. Może w nich wejdźcie? Żeby przestali strzelać. No muszę czekać, aż mu pękną całkiem morale. To jest to. Dlatego też mówiłem o walce na wyniszczenie. Niby wygrałem, ale to nie jest jeszcze do końca wygrane. Bo te jednostki wracają, wracają. Zdecydować się nie mogą, co robią ostatecznie. Dobrze, strzelcy. Chyba koniec. Dobrze. Pękła mu armia. Czy jestem w stanie go tutaj wybić? Raczej nie. Bo Gorok go nie sięgnie. Ma dopiero za 30 sekund. Szczur jest zdecydowanie za szybki. Drobne zwycięstwo. A miało być pyrrusowe. To jest znacznie lepiej. Zauważyłem, że wybawienie Itza w tym modzie jest nieco znerfione. Zastanawiam się, czy nie wycinać tych loading screenów. Bo one kradną nam kilka minut z materiału. Za każdym razem. Możecie napisać w komentarzach, czy wycinać loading screeny, czy nie. To nie jest problem. Uzupełnijmy sobie armię. Zimnokrwiste jednak nie są tak dobre, jak pamiętałem. Znaczy... Zrobiły, co miały zrobić, ale... No nie utrzymały się. Zresztą pierwszopoziomowa chyba jednostka jest. No czemu tam? Czemu tam łazisz? Idź stamtąd, grubasie. O! Myślałem, że będzie z tym problem. Błogosławieni jeźdźcy na Teradonach. Nie mogę teraz... Czemu nadal pyrrusowe? Czy to jest naprawdę tak dużo szczurów? Pieniądze czy poziom? 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 Nie no, chyba poziom. Bo to i tak się 5 tur robi. Blicy wojny nie będę tutaj budował, bo... Ja bym chciał, żeby Itza była, przecież ta rzekła, rzeka Kuriveza. Żeby ona była ośrodkiem szkoleniowym. Że tak to nazwę. O, dobrze, bariera. Czy ja chcę nagły atak? Tak. Nagły atak to jest bardzo ważna rzecz. Ona być musi. U każdego lorda. Jeśli nie bierzecie nagłego ataku, to jest coś z wami nie tak. Aha.
Przeszedł do innego miasta tym lordzikiem, ale nie wyszedł z miasta, więc może się okazać, że będzie mniej niż pyrusowe zwycięstwo. No ja tego rogatego zaraz dojadę, nie? Co tam siedzi i macha tym dzwoneczkiem. Stoi pod drzwiami i dzyndzi tym dzyndzlem. Tylko denerwuje. I wartość gruntu spada. A, jeszcze mi brakowało beastmenów. Zapomniałem, że to coś takiego istnieje. Siła broni dla Saurusów. Dobrze. Najpierw to, żeby się nie zawalić tymi badaniami. Mam ochotę to zrobić, naprawdę. Może robię źle. Może właśnie sobie zepsułem całą kampanię. Ale naprawdę. Miałem ochotę to już zrobić. Bo i tak chciałem się tych zimnokrwistych pozbyć, ponieważ mamy właśnie błogosławione lęgi. Jednostka przeciw... oddział kawalerii strzeleckiej... Oddział strzelecki latającej kawalerii. Jezu, naucz się czytać. Ognistymi bolasami, no. Tworzymy ich z lęgu. To jest zawsze coś. Czy ja będę tutaj dwie tury siedział? Będę tutaj dwie tury siedział. Czy ja chcę tu dwie tury siedzieć? Niespecjalnie. Chciałbym Subatun zająć. I dopiero mogę tutaj siedzieć. O, mamy ulepszenie Itzy. Święty Ziggurat. Dobrze. To jest podstawa, którą chcę. Potem to i to. Uzupełnienie oddziałów, dobrze. Czynnik uzupełnienia oddziałów rośnie. Magiczny przewodnik. A później tarcza. Max Lanów, to nie... To by się przydało. Obrzęd odporności. Na 5 tur będziemy mieli... zboostowane Saurusy, ale to jak będzie walka ze Skrolkiem, czy coś takiego. Otóż 32 minuty, dobrze, to po tej turze kończymy. Się zasiedziałem, to nie mają być long playe. A propos Lorda Skrolka, idzie z ekipą. No to będziecie mieli na co czekać w następnym odcinku. Ale Lord Skrolk nie wie rzeczy, którą wy wiecie. I czemu Rakard już się pcha do krasnoludów? To jest moje lepsze pytanie. Bardzo niebezpiecznie się tutaj robi. Tak czy inaczej. W następnym odcinku będziecie mieli prawdopodobnie bitwę z Lordem Skrolkiem, więc Saurusy sobie zboostuje, żeby miały barierę. Czy ja jestem w stanie zobaczyć... No, posłańcy nocy niby tak. To jest chyba to, co jest najtrudniejsze, a tak to no klan bracia. Klan bracia tacy se. O, przebudzeni. Harkon tutaj jest. No, mówiłem, że zaczyna się Battle Royale. No, 11 tur w jednym odcinku. Cóż, w następnym odcinku będziemy sobie... w takim razie... rozstrzygać bitwę z Lordem Skrolkiem i rozdawać te pieniądze, chociaż nie. Za pamięci, w razie czego, bo to jest coś, co mi prawdopodobnie pomoże. Musimy ten obrzęd przeprowadzić. Musimy ten obrzęd przeprowadzić. To jest 2000 dodatkowych HP-ków. Dla wszystkich jednostek Saurusów to jest bardzo dużo. Nie będę na to jakby... tego przepuszczał. Aha, zapomniałem. Mówiłem, że chcę zrobić tą maczugę, prawda? Że chcę to splądrować. I wiecie co? Nie zrobiłem tego. Gratulacje ja. Ale dobrze, że się zorientowałem. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej serii. I czy wam, no, czy wam się w ogóle podobało. I czy chcielibyście tą paczkę modów? Jeśli tak, no to... I w tym, i od następnego odcinka ustawię w opisie, może bez linków, bo za dużo by było tego,
ale nazwy przynajmniej wszystkich modów, które znam, które posiadam, będziecie sobie mogli je wpisać w wyszukiwarce. Wszystkie są pobrane ze Steam Workshopa, także nie ma niczego zewnętrznego. Jedyne co, no to będziecie musieli sobie mod managera ogarnąć, ale jeśli chcecie grę modować, no to mam wrażenie, że chyba wiecie jak. Żegnam się z wami, do zobaczenia w następnym odcinku z kampanii Itza. To na razie i cześć.